rozmawiamy z oficerem policji, którego ani nazwiska, ani stopnia niestety nie możemy wymienić, ponieważ jest to pracownik służb operacyjnych. Brał pan dzisiaj udział w czynnościach, które zmierzały do ujawnienia kłusownictwa. Co to był za przypadek? O godzinie 10.05 dyżurny oficer Komendy Powiatowej Policji Włęcznej otrzymał informację o ujawnieniu kłusownictwa zająca w miejscowości Zawadów przez nieznanego mężczyznę, który oddalił się po zastrzeleniu z miejsca zdarzenia. Na miejsce dotarł patrol policji oraz załoga wywiadowcza. W wyniku podjętych działań operacyjnych ustalono, że sprawcą tego kłusownictwa jest jeden z myśliwych koła łowieckiego Przepiórka w Cycowie. Natychmiast udaliśmy się do tego mężczyzny, którego zastaliśmy na podwórku. W krótkiej rozmowie przeprowadzonej na okoliczność całego zdarzenia ten mężczyzna przyznał się do tego, że pomimo okresu ochronnego dla zwierzyny, jakim jest zając, on nie rozpoznał tej zwierzyny, myślał, że to jest lis i go zastrzelił. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 10.05 zgłoszenie, czyli domniemam, że około godziny 10 odstrzał. Działo się to w bardzo dobrych warunkach atmosferycznych i bardzo dobrej przejrzystości powietrza. Pan, który jest od niedawna myśliwym, posiadał dwie sztuki broni palnej, dubeltówkę BOK produkcji rosyjskiej oraz sztucer oraz szereg amunicji do tej broni. Te dwie noski broni zostały przez nas zabezpieczone. Jak się okazało, w czasie wykonywania czynności od tego pana czuć było woń alkoholu ust, więc został poddany badaniu na zawartość alkoholu i okazało się, że pomimo pewnego upływu czasu ma w organizmie od 0,17 mg alkoholu na litr w wydychanym powietrzu do 0,11 mg po pół godzinie, czyli ma tendencję spadającą. Mężczyzna nie przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu w trakcie czynności dania strzału, tłumacząc się, że wypił po. Zwierzyna ustrzelona w postaci zająca została przez nas poddana oględzinom i zabezpieczona do dalszych czynności procesowych. Ustaliliśmy świadków całego zdarzenia, myśliwych, którzy zorientowali się, że doszło do skłusowania tego zająca i podjęli czynności zmierzające do ujawnienia i zatrzymania tej osoby.